Teraz będzie o największym szkodniku, który zniszczył najwięcej roślin na tej działce. Czyli o mnie. Kiedy gdzie są jakieś ogrodzenia, czy na przykład takie rowy, to już jest to też ochrona przede mną, żebym nic poza takim ogrodzeniem nie skosił i nie uszkodził. No i jeśli coś jest już ogrodzone w jakikolwiek sposób, to jest w miarę bezpieczne. No, takie fajne poziomki. To jest znak, że muszę uważać, żeby czegoś nie ściąć. Co prawda nie wiem co. Prawdopodobnie chodzi o te... właśnie o to coś. A co w tym miejscu? Takie żółte jakieś kwiaty, to dlaczego tu palek stoi? To wrotycz? Okej. Okay. Kasiarka na akumulator. Mamy takie dwa akumulatorki i mniej więcej wystarczyło kiedyś, a teraz już nie wystarczy. Trzeba dokupić jeszcze dwa. Tak oznakowane krzaczki, szczególnie kiedy są małe, mają dużą szansę przeżyć, że zauważa przynajmniej te poliki, więc wszystko co miało poliki raczej przeżyło. No i super jak tu są grządki, mało że roślinki lepiej się mają, to jeszcze są bezpieczniejsze ze względu na mnie. A to już są mniej bezpieczne. I to trzeba coś zrobić. Musi powstać po tej stronie też jedna i druga podobna grządka. Ten bez jakimś cudem przeżył, nie skosiłem, a wiele innych skosiłem, ale ten został oznakowany i teraz też jest takie duże, że na pewno zauważę kiedy koszę. Bardzo fajny patent. Aparat zamocowany na łopacie służy jako stabilizator. Ponieważ łopata jest ciężka i ręka się nie kręci i obraz wydaje się być bardziej płynny. Tak mi się wydaje. To coś mogę przedziurawić nie chcąc. Taki plastik, ale nie wiem czy jest wystarczająco mocny. A tu beton, więc spoko. Mogę tutaj bardzo blisko kosiarką do zabaw pracować. To na pewno nie jest wytrzymałe, ponieważ to jest tylko folia. Tu muszę też bardzo uważać. Tę różyczkę kilka razy prawie że skosiłem, ponieważ nie jest oznakowana, a było mniejsze. A też jeśli jest większa trawa, to trudniej zauważyć. Tym bardziej, jeśli jestem w moku pracy, to po prostu czasem nie zauważam.
Jakby za 10 minut ma być deszcz. Tak to faktycznie podlewanie mamy z głowy. Ale trudno wierzę, że tak za 10 minut. Coś tam pobrzmiewa, ale daleko. A te chmurki nie wyglądają na deszczowe. Sądzę. Coś jest. Może będzie. No lecie. Poczekaj, dam mi więcej. Okej. Okay. Miało nie być wiecznie, a jest. Jednak uszkodziłem drzewko. Trzeba będzie czymś to zasmarować i jakoś opatrzeć. No niestety. Drzewko zaopatrzone. Jak się kończy bateria, to można użyć kosy. Jest to kosa leśna. To raczej nie jest kosa do trawy przeznaczona, tylko do trzciny, krzaków, do cienkiej gałęzi. Osełka. Dawno oszczona. Przygotujemy kosę do pracy. Sobie nie chcąc utnę palec, to będzie się ciekawiej. No, tyle na dzisiaj koszenia. Takie krzaki pod koszarką skosić prawie że nierealnie, no bo jest za słaba. Nawet jeśli ogarnia tam tą ścinę, to bardzo szybko taka praca wyładuje akumulator. Kosa sobie daje radę i z takimi, i z bardziej gęstymi krzaczorami, tylko że wymaga więcej siły. No ale można poprawić sobie kondycję fizyczną. I co, wieczór i nie padało. Pora do domu. No i nie wiem, czy widać, złamałem kosisko na koniec tego budynia. No co, lecz sobie.